Tym razem ośrodek górski, pięknie położony przy stokach narciarskich. Nie ma, wystawiony na sprzedaż za 12 milionów złotych. W środku 4 sale konferencyjne, 65 pokoi, restauracja i nightclub. Ale to nie oferta sprzedaży, tylko nasza kolejna eksploracja. Zobaczcie, co skrywają wnętrza tego całkiem sporego obiektu. Zapraszamy Was do środka. A już napis recepcja. W kompletnej rozsypce. Co tam jest? Uważaj, kurwa. Uważaj, klucze masz pod nogami. Coś jakie kurde, ładne jeszcze. Kompletne. Mamy cały korytarz. Poczek toalety był wyrzucony na zewnątrz, na środek. Zobacz. I po co to, tak? Nie wiem, załóż telefony. Na stoliki chyba tak. Zobacz. Wszystko zobacz na korytarzu. Pierdzielone. Nie wiem, o co tu chodzi. Jeszcze jeden model. Sporo stacjonarnych. Tutaj właśnie musimy uważać, bo nie wiem, czy będzie widać na materiale. Ale tutaj się kręci sporo osób pod oknami. Tu trzeba bardzo uważać. Tam stoi autokar. Nie wiem, czy będzie widać. Jest autokar. Widać go. Dobra. Się stąd zmywam. Okej, to jest pokój. Tu taka czarna glazura. Ale ładna. Biała fuga. Czarne płytki, ciekawe. Autokar, uważaj. Znowu telewizor i sofa. Dobra, lecimy dalej. Ładna glazura, zobacz. Ładny kolor, biała fuga. Elegancko to wygląda. A w tym pokoju nie ma nic praktycznie, oprócz telewizora i sofy standardowo. Mnóstwo pokoi. Muzyka. A to chyba muzyka. Słyszę muzykę, ale to prawdopodobnie gdzieś tu koncert jest w okolicy. I chyba to biega jeszcze muzyka z tego koncertu. Raczej nie w budynku. Siódma 45, pobudka, 8 msza święta, 8:30 śniadanie, 9:30 wyjazd na narty, 15 basen, 18 obiadu kolacja, 19:30 droga krzyżowa, 22 cisza nocna. Boże, co ty był zakon? Wiesz co, zero luzu. A gdzie przerwa na papierosa? Aha, oko na nas patrzy. Zgadnij, co tu jest. To samo, co i tam. Telewizor i sofa. Dobra. Piotrek, dawaj.
Zakład o piątaka, że to będzie telewizor i sofa? Nie zakładam się. Kurwa, sofy nie ma. Przegrałem piątaka. A tutaj telefon i ten. Telefon i telewizor. To tu jest inne pomieszczenie. Tutaj jest sprzątaczek. Czyli na to piętro mamy pomieszczenie. Może też w ogóle to był pokój sprzątaczek, nie tylko na to piętro. Tam sąsiedzi są, wyglądają, tylko zgaszę światło. Więc, żeby była jasność, to nas tutaj mogą obserwować, ale chyba nie ma nikogo. Już. Duża sofa fajna rozkładana. I schodki na górę. Co? I skrajny pokój, taki trochę lepszy, tak. Te skrajne troszeczkę ciekawsze. Też czarne płytki. Sofa, telewizor. Standard. O, stąd możemy zobaczyć sobie wjazd obiektu. Elegancko widać. I tutaj parking był dla klientów, tak. A to... To było do siatkówki prawdopodobnie, boisko. Tenis albo, no raczej siatkówka. Te schodki ładne. Idziemy. Co? To jest granit albo coś podobnego. To jest tak, wygląda jak granit. To nie jest jakaś chyba podróba. Tylko faktycznie granit. Tak jak mówię, brzuje tu mieszka. No, no to bogato. No bogato, zobacz. Potężny hotel. Kolejny długaśny korytarz i prosto na sąsiadów mamy widok. Dobra, lepiej się przesuńmy. Przesuńmy się może trochę, czyli środka co? O, tu dwa telewizory do odmiany. Zbij szybkę. A, już zbita. Będziemy zwiedzać wszystkich pokoi, bo są jak to w hotelach. Bardzo podobne. Teraz widok na panoramę zostawimy sobie na koniec, jak będziemy na samej górze. Kolejny pokój sprzątaczek. Pokojowe właściwie, to nie sprzątaczki, tylko pokojowe. Jakieś łóżeczko w ogóle. Dziecięce. Kolejna klatka schodowa. To jest ta. Z lewej strony. O, mamy kolejną dużą salę. Patrz. Czyli to trochę inaczej. Troszkę inaczej niż w tamtym ośrodku, ale... Zielone, pięknie to wygląda. Ale imprezki były też tutaj, wiesz. Stoły. Stało się jedno krzesło, jeszcze takie miary. Tam trzeba uważać, bo nas będą widzieć. Tego środka, więc tak luknijmy sobie szybko. Spora ta sala. Taka jak tamta chyba, nie? Na wielkość mniej więcej. Coś w tym stylu. No musimy tu uważać, bo jesteśmy bardzo blisko. Na widoku, nie? Z jednej i z drugiej strony. I kuchnia, ta. I kuchnia. Cały sufit się zarwał. Sprzęty. Dużo brakuje, a jeszcze coś zostało. Nie wiem, co to są jakieś lodówki, czy co to jest tam. Zobrażarki. Trzeba odmrażać pod nogi i mamy okap. Na chwilę zapalę taki potężny, pokaźny okap, tam drugi. Zajrzę tutaj. Kurczę, tu jest jakaś biblioteka w ogóle. Prawdopodobnie
Wow. Zawsze chciałem trafić na takie pomieszczenie. Matko jedyna. Masa książek najróżniejszych. Coś świetnego. Super. Jest co oglądać i czytać. Świetnie. Nigdy nie mogłem trafić na jakąś biblioteczkę taką. W żadnym obiekcie, a tutaj coś jest już. Sporo szpargałów, tam jakiś monitor. Jakaś maszynka do czegoś, nie do końca wiem do czego. Ale są mi książki, dobra. Aż tutaj leżą nawet. Frank Herbert. Duna. Wow. Ja ci kręcę jakieś stare wydanie Duny. Nieźle. Dokładnie. I gitara w kiblu. Jest prawdopodobnie ostatnie piętro, wiesz? I kolejna jakaś duża sala jest. Zakaz wchodzenia w obuwiu zewnętrznym. To nie możemy tam wejść, Piotrek, mamy buty. Chyba, że zdejmiemy. Tutaj jest taka sala jakby konferencyjna. Mhm. Albo coś innego, bo tu jest... O, tu jest jakaś serwerowa. Jakieś wielkie lustro. No i tu sobie możesz widok zobaczyć teraz, bo jest całkiem fajny. A, to jest wyjście, dobra, się zapędziłem. Jesteśmy w głównej recepcji i zauważyliśmy tutaj zejście na dół. Podobno do baru. Zaraz się okaże, czy mnie ktoś nie oszukuje. O, no faktycznie. Faktycznie. Tutaj mógł być bar, no. Oświetlenie. Jakieś różne lampki LEDy tutaj. Tutaj były VIP-owskie chyba. Albo jakieś tancerki tańczyły, nie wiem. Fotele, wszystko w czerwieni. A tu był DJ. Tak. Prawdopodobnie to jest DJ-owskie to stanowisko. Wejść. I pomiksować. Konsoleta. Dzień dobry, panu. Czy mogę pomóc? Poproszę jednego szampana. Tylko szybko. Proszę bardzo. Ale nie, proszę pana, nie chciałem szampana, nie jakieś tanie wino. Niestety nic innego nie posiadamy, posiadamy tylko takiego szampana. Dobra, da mi pan karnasia w takim razie. Tylko zimnego. Proszę, to na pewno przypadnie panu do gustu. Wie pan co, ja dziękuję za szklaneczkę, zrywamy z gruntami.